Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No to jest ironia losu. W Kabulu w czerwcu flaga sześciokolorowa została zawieszona z dumą, no bo to była, bo czerwiec to była, to był miesiąc dumy homoseksualnej. No a dzisiaj z ambasady są ruiny i zgliszcza. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No człowiek tak się zastanawia, jak to jest możliwe, żeby ambasada amerykańska w kraju muzułmańskim, w kraju, gdzie parę trylionów dolarów wsadził podatnik amerykański, żeby poprawić dobrobyt Afgańczyków, szarych Afgańczyków, politycy, ambasadorzy, działacze sześciokolorowych flag zdecydowali, że to jest najlepsza rzecz, żeby zawiesić flagę. No to już bardziej soli nie można było wcierać w tą ranę tych Afgańczyków. No i dlatego chyba Afgańczycy ogólnie rzecz biorąc przyjęli z jakąś ulgą to, że Amerykanie odchodzą. No Amerykanie mieli im przynieść jakiś taki dobrobyt, mieli im dać porządek, duża część Afgańczyków w to wierzyła, no ale jednak większość jest religijna, większość jednak uznaje tą sharia law, czyli prawo koraniczne. No i nie bardzo walczyli. Sporo z tych żołnierzy, urzędników też chyba wygląda na to, że po prostu pensje dostawali, no bo 75% budżetu afgańskiego, całych tych operacji finansowych, ekonomicznych i tak dalej, no to było za pieniądze Ameryki. No teraz Taliban przyszedł, no i tego wszystkiego nie ma. Wymiana międzynarodowa, wymiana ekonomiczna, bankowa, to przestało istnieć. No i oni w sumie w większości miejsc terytoriów, czy tam prowincji, czy jak to się tam nazywa, przyjmowali ich z otwartymi rękoma. Tak samo jak Austriacy przyjmowali Niemców, Hitlera, Niemcy w Sudetach przyjmowali też hitlerowców. No w Polsce, kiedy Ruscy weszli, no to też były pewne w rejony białostockie, kiedy wielu ludzi pewnego pochodzenia też ich bardzo witało jako zwycięzców i wyzwolicieli i tak dalej, i tak dalej. No i ta flaga kolorowa, no to chyba będzie symbolem upadku Afganistanu w moim przekonaniu. To jest to, co po prostu nie przekonało Afgańczyków. Taliban, no to jest troszeczkę w oczach zachodnich ateistów, w oczach profesorków i najróżniejszych naukowców jest dosyć niezrozumiały, no to są po prostu wierni górale z gór. To są ludzie, którzy ciągle walczą, no ale są, mają swoją grupę. To wszystko się zaczęło w tych latach 1980, kiedy Ruscy weszli do Afganistanu. No i, przepraszam, no i Amerykanie zaczęli dawać Talibowi te rakiety do zestrzeliwania samolotów sowieckich, bo mieli walczyć przeciwko komunistom. No cały ten rząd socjalistyczny tam miał być zaprowadzony. No i nie udało się. Ameryka pomogła muzułmanom, dżihadystom, żeby oni zniszczyli komunizm ruski. No ale to tam częściowo oni walczyli z ruskimi jako z państwem ateistycznym, z państwem, który w zasadzie jest bezreligijny, bez Boga, a dżihad, no to jest nawracanie tego. ISIS, no to on nawraca na siłę. Taliban to bardziej taka organizacja religijna, która ma w sobie jakąś organizację. W latach 1910, kiedy Ruscy wycofali się
z Afganistanu, no to tam to wszystko upadło. To wszystko upadło. Po 89 roku to ludzie, no gangi bandytów zaczęły organizować, klany były, grupy partyzantów i tak dalej, oni zaczęli opanowywać pewne tereny, no to tak jak było jak w średniowieczu w Europie, te małe księstewka w XIV, XV, XVI wieku, no Niemcy zanim powstały, no to też były małe księstwa w Polsce, no ogólnie taka była sytuacja. No w Afganistanie to było po 1989 roku, ale to był taki straszny bałagan, no Taliban zaczął jakoś jednoczyć, dlatego, że zaczął gwarantować nawet drogi przewozowe, zaczął zbierać jakieś takie podatki, które by nie zaciukały tych całej społeczności, no i by coś dawał w zamian. Jedną z największych spraw Talibanu to było to po 89 roku, że oni, cała ta linia przewozowa, cała ten transportowa pomiędzy Kandaharem i Herat, no trudno to nazwać autostrada, no ale ta droga, no to ona była opanowana przez dziesiątki najróżniejszych band i ten taki jak ciężarówka jechała, no to co 5-10 mil stali jacyś bandyci i brali tam okup, no i ten kierowca, ten biznesmen, czy ktokolwiek tam miał, musiał im się opłacać, no ale jak tak zapłacił 10, czy 15, czy 20 razy, no to nie dość, że nic nie zarobił na całym tym transporcie, kupno, sprzedaż i wymiana, no ale jeszcze do tego dokładał, no i Taliban jako grupa religijna zorientowała się, że to po prostu nie może działać z praktycznego punktu widzenia, no i ustawili tych swoich milicjantów, ustanowili w takich podstawowych miejscach, no i w ramach sprawiedliwości społecznej powystrzeliwali tych wszystkich innych samolubnych partyzantów. No sami zaczęli brać, część z tych bandziorów przypuszczalnie wstąpiła do talibów, no ale to jakoś zorganizowali, no i powiedzmy pilnowali tych kierowców i tych biznesów, które transportowały przed bandytami. Także no członkowie Talibanu, no to byli dosyć lojalni, no mają te swoje najróżniejsze kody religijne. Jak oni ustawili jakiś porządek na tych drogach, no i tak jak wspominałem, zaczęli brać się podatki, no to i nie były to mordercze, to Taliban został uznany przez społeczność jako taki, no, nie najgorszy system, no bo jakoś pozwalał działać, no tyle tylko, że nakazywał te sprawy religijne, no i tu zaczyna się ten problem, tak? Nie pozwalał na te flagi sześciokolorowe, nie pozwalał dziewczynkom się uczyć, zakutał te biedne kobiety w te burki, no ale jakiegoś rodzaju tam porządek z dzikości to wprowadził. No oni mają te prawo szaria, te prawo koraniczne, no to ci imanowie, ci wszyscy przywódcy religijni, no to oni, no to tacy są jak powiedzmy księża w kościele katolickim, czy rabini wśród Żydów, czy popi wśród prawosławnych, no tyle tylko, że mają w rękach prawo dodatkowo. No i rozstrzygają. Podstawowa rzecz w społeczności, no to jest prawo do własności, tak? Ludzie jeżeli nie mają prawa do swojej własności, no to wtedy wszystko się zaczyna kończyć, tak? No i właśnie ci imanowie, oni byli w stanie decydować jak sąd, jak sędziowie, jak jakieś takie ateistyczne organizacje, no to oni to wszystko decydowali w ramach religijnych
organizacji. Także talibowie byli postrzegani jako pozytywna siła, byli postrzegani jako coś, co się przydaje. Wśród tych Afgańczyków, 80% tych szarych Afgańczyków, no to orientowała się, że tacy byli potrzebni. No tyle tylko, że to jest tak jak i w Polsce. W Polsce też po II wojnie światowej, no to do władzy doszli ci partyzanci, czyli ci, którzy walczyli powiedzmy z Niemcami, z hitlerowcami przeciwko tej okupacji, no oni współpracowali z komunistami, no i komuniści narzucili rząd w Polsce po 1944 roku, po lipcu 1944 roku, kiedy Ruscy wjechali na furmankach do Lublina i 22 lipca 1944 roku zadeklarowali Polskę, tak ustanowili komunistyczny PRL. No po 7 dniach nastąpiło powstanie w Warszawie 1 sierpnia, między innymi właśnie dlatego, że był ten Lublin. No ale tacy właśnie partyzanci, oni trafili do rządu, no i w Afganistanie teraz ci też partyzanci też trafią do rządu. No to nie jest najlepsze dla kraju, no bo jak się władza formułuje na podstawie tego, co ci żołnierze, wojownicy osiągnęli, no to później był w Polsce 56 rok, 68, no tam też były jakieś rozgrywki pomiędzy partyzantami i Żydami i tak dalej, i tak dalej. No w Afganistanie jest podobnie, tam jest Taliban, tam jest ISIS, Taliban niszczy ISIS. ISIS, no to są dżihadyści, oni są między innymi nawet z Chin, czyli Ujgurkowie z tego południowo-zachodniego rejonu Chin wchodzili do ISIS. Są tam ludzie z Syrii, z Iraku, z Iranu, wszyscy ci, którzy po prostu to są psy wojny, to są ludzie, którzy lubią po prostu zabijać, nie bardzo ich to martwi, że będą zabijani. No i Taliban ich w zasadzie niszczy. Taliban jako Sunni, grupa Sunni, tego islamistów Sunni, no to ona ma bardzo takie mocne wymagania dla tych swoich członków. Pozwala im to też identyfikować się. No, jeżeli tam jest stygmatyzowanie, czyli takie dobrowolne napiętnowanie się, no to jest to, co powiedzmy gangsterzy mają. Gangsterzy, bandy, nawet i w Polsce bandy gitowców czy bandziory, więźniowie, no to oni się tatuują. Dlaczego się tatuują? No tatuują się po to, żeby wszyscy wiedzieli, że oni należą do tej bandy. No i w zasadzie oni wiedzą, że z tej bandy nie wyjdą. Nie wyjdą, bo w zasadzie nie trafią z powrotem do społeczeństwa, no bo są rozpoznawani jako członkowie bandy, czyli nie zdradzą. No i wtedy nie zdradzą i jest ta lojalność bandycka i wśród Talibanu jest to bardzo ważne. No ale oni mają przekonania. Nie pozwalają się ubierać dosyć tak ekstrawagancko, włażą w tych swoich normalnych ciuchach szarych. No nie golą się, no ale to jest ze względu na Koran, że tam mają jakieś zakazy. No ogólnie to są nieumyci, no ale dosyć efektywni z tymi kałasznikowami. Dlaczego? No bo społeczeństwo za nimi stoi, oni mają poparcie te religijne, no i walczą przeciwko Ameryce. No na dzisiaj Ameryka jest postrzegana jako bardzo słaba. Ameryka jest postrzegana jako banda kretynów, włącznie z tym prezydentem Bidenem. Te rzeczy, które oni robią, tam ten Taliban rozumie, że Biden zamknął
rurociąg Keystone w Ameryce, gdzie straciło pracę około 50 tysięcy, a pozwolił ruskim otworzyć. No ale najbardziej to chyba ta nowoczesna, liberalna polityka ateistyczna, homoseksualna najbardziej ich przeraża. No i w moim przekonaniu to jest to, co powaliło amerykańską potęgę w USA. Ta flaga w czerwcu po prostu przepełniła gorycze, czarę goryczy dla tych Afgańczyków. No życzę im, żeby Taliban nie za bardzo wariował. Życzę im, żeby te 80% szarych Afgańczyków wróciło do normalnego jakiegoś działania, żeby ten rząd jakoś się ustabilizował, żeby Taliban jednak zorganizował tą bandyterię na jakimś tam poziomie. No tam na pewno będą przymus ten religijny. No ale to chyba będzie cena. No może po tym fiasku ruskich 40 lat temu, po tym fiasku Amerykanów w ostatnich paru tygodniach, Może się nauczyli ten rząd współpracujący z Amerykanami, rząd, który stara się współpracować z ruskimi, rząd, który będzie prowadzony od nowa. No jest nadzieja, że tam jakoś się doszlifują. Jest nadzieja, że jakoś zrobią ten kraj bardziej normalnym. No będą mieli dużo przed sobą. Ekonomicznie partyzanci nie są w stanie doprowadzić kraju do jakiegoś porządku. Ci partyzanci potrafią walczyć z tym opresorem, z tym okupantem, tak jak oni widzieli Amerykanów. No ale Amerykanie tam pomagali Afgańczykom. Trzeba pamiętać, że tam jednak 300 tysięcy żołnierzy afgańskich, no to byli Afgańczycy. Tam było parę milionów urzędników i tak dalej. To nie było to, że to był cały przymus. No, czy to byli kolaboranci, czy to byli ludzie, którzy chcieli lepszego dla Afganistanu, no to się teraz okaże, no ale Taliban chyba jest bardziej praktyczny i jest mniej wojowniczy niż ISIS. ISIS to po prostu chce nawracać niewiernych albo im głowy odrąbywać, no a Taliban jakoś chce uspokoić. No myślą troszeczkę jak średniowieczni górale europejscy wojownicy. No to nie są te czasy, no ale wierzą w to, że działają dla dobra Afganistanu i działają dla dobra swoich rodaków. Historia pokazuje, że jest różnie. No, życzę im wszystkiego najlepszego, że dojdzie do jakiegoś uporządkowania spraw Afgańczyków. Oni są tacy sami jak my. No, to ludzie po prostu chcą żyć. Szczerzy ludzie są normalni na całym świecie. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek zin o codziennych powiadomieniach i do następnego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowie dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Na całym świecie ludzie chcą być uczciwi, na całym świecie chcą mieć rodzinę, na całym świecie chcą utrzymać tradycję. Nie ma w tym nic wspólnego. No, najgorzej jest, kiedy powiedzmy komuniści, tak jak w Polsce, łapią ludzi za twarz, wsadzają do więzienia i mają swoją jedyną linię partii, no to długo kraj nie wytrzymuje. Niedobrze jest, kiedy Taliban łapie cały naród za twarz i terroryzuje, no to też długo nie wytrzyma. No ale trzeba pamiętać, że jednak jako ludzie jesteśmy tacy sami, no ale politycznie ta tradycja, ta uczciwość i
No i Bóg jest różny. Ateiści amerykańscy, ateiści europejscy kompletnie zapomnieli o tym wszystkim. No i upadek Ameryki to też. Upadek Ameryki, szczerze powiedzieć, no to jest ta totalna laicyzacja. To jest to totalne odchodzenie od moralności. Ludzie bez religii nie rozumieją, co jest dobre, co jest złe, co powinno się robić, co się nie powinno robić. Hulaj dusza, Boga nie ma, to od dziesiątek lat ludzie wiedzą, że to do niczego dobrego nie prowadzi. No i w Ameryce doprowadziło. W Ameryce doprowadziło do makabrycznego upadku. Ci wszyscy hipisi z lat 60., którzy są przy władzy dzisiaj w Ameryce, no pchają Amerykę do upadku. Trzeba pamiętać, jest wybory międzyprezydenckie 2022. Konserwatyści wygrają. Wybory prezydenckie 2024. Konserwatyści również wygrają. Zdrowia dla normalnych.